Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Właśnie, bracie, to błogosławieństwo ostatnio mnie bardzo dotknęło. Odkryłem, po pierwsze, że są różne rodzaje smutku. Może być smutek budujący, może być smutek niszczący. Smutek niszczący to taki, który nie powoduje u Ciebie zmiany. Natomiast smutek budujący to ten właśnie smutek ewangeliczny z tego błogosławieństwa. Błogosławieni, smutni, albowiem oni będą pocieszeni. Wydaje mi się, że słowa te wskazują na smutek z powodu grzechu. Grzechu Twojej duszy, który popełniamy. I smutek jest ten, nie jest budujący, gdy nie dostrzegamy tego grzechu, gdy nie ma w naszej duszy skruchy. Natomiast ten smutek, który powoduje u nas skruchę i nawrócenie, zwrócenie się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest smutkiem, który, tak jak jest zapisane w tym błogosławieństwie, owocuje pociechą, ponieważ zmieniamy swoje życie, ponieważ wracamy z powrotem do Jezusa Chrystusa. I wtedy jesteśmy pocieszeni. To jest smutek, który prowadzi do pocieszenia, do radości ewangelicznej. Na przykład dla brata naszego Franciszka, dla którego każdy dzień był radością, smutek kojarzył się jednoznacznie z grzechem. Jedyne, z czego człowiek powinien się smucić, to było właśnie oddzielenie od Jezusa Chrystusa. Grzech. Dla niego Jezus jest tą jedyną radością. Przykładem jest chociażby sytuacja po spowiedzi świętej. Ja mam takie doświadczenie, ty zapewne też, że gdy oczyszczamy się z grzechów, w sakramencie pokuty i pojednania wracamy uskrzydleni, pocieszeni, bo jesteśmy blisko jedynego Boga.